Oh shit! Jesus Christ! Oh my god! Wszyscy na mnie! Wszyscy na jednego! Hej, 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 witam was bardzo serdecznie, moi drodzy widzowie, to jest Tilger, cześć, ja dzisiaj ponownie zagram sobie w Mountain Blade'a. No, moi drodzy widzowie, wracamy na nasze jakże przepiękne średniowiecze i tak jak obiecałem w poprzednim odcinku, odbijamy nasz zamek. Zamek Jamiszej ma tylko i wyłącznie 70 osób, co nie powinno być żadnym problemem. Musimy nadal jeszcze czekać 63 godziny, tak więc w tym czasie znając życie, Swadia zaatakuje mnie. A już myślałem, że będę mógł sobie z wami pogadać na samym spokojnie, a tutaj już mnie Swadia atakuje, te głupie nuby, które mi były na samym początku. Oni mają takie OP konnicze, zobaczymy co tam nam podali. Jak widzicie, jestem prorokiem. Prorok Stilch. Będziemy z tobą walczyć. 57 do 527! Pff. Jezus Maria. To nie jest śmieszne, to nie jest śmieszne! Na samym początku idzie najmocniejsza armia. Dzięki Bogu! Dzięki Bogu! Dzięki Bogu, woda! Woda! Możecie nie wiedzieć co to znaczy, ale jak Swadia walnie was konnicą, to macie kuźdę przerąbane. A rzeka w tej grze jest tak fajnie zrobiona, że... No, moi drodzy widzowie, jest szansa wygrać to jeszcze. Serio wam to mówię. Tutaj tacy oto rycerze, tacy, takie tupe typów mnie zaatakuje za chwilę. Muszę zobaczyć co to jest w ogóle. O, fuck, fuck! Niech oni atakują od wody, od wody! Oni są za wodą? Oh fucking shit. Dobra, moi drodzy widzowie, możemy mieć bardzo duży problem, to nie są żarty. Aha, oni tam są. Wow. No i tak chyba muszą przejść. Obstawiam, że nie są tacy mądrzy, żeby tędy. Shit, idą tędy! Panowie za mną. Przekraczamy rzekę. Ważne, żeby być za rzeką. Ta rzeka może na to chronić. Od tej rzeki wszystko zależy. Jeśli wygramy tą walkę, jak najszybciej po prostu stąd spadamy. Najlepsze w świecie. Najzwyczajniej w świecie stąd spadamy. Musimy szybko tutaj ogarnąć jakoś przejście. Oh fuck, ile ich tu do choinki więcej, matka was tu nie miała! Fuck! Fuck! Przecież trzy! Dobra, wszyscy muszą tutaj atakować. Póki jesteśmy w wodzie, póki mamy jakąś szansę, jakąkolwiek! To coś wygrać, to trzeba po prostu tak masakrycznie grać. Już chyba z 4 czy 5 zabiłem, ale mimo wszystko to nie jest to wszystko. Aaaa, jakiś rycerz już tu mnie atakuje. Fuck, ale mnie zablokowali. Na razie jest niebieska fala, ale wkrótce pokaże się czerwona fala. Już się pokazuje. Mamy, wow, fucking shit, moi drodzy widzowie, mam wielki problem. Ta walka to jest dosyć gruba przegrana. Mam nadzieję, że nie przegram, bo nie ma bada Silgar. Jeszcze nigdy w życiu nie przegrał żadnej bitwy. Jednak człowiek powinien uczyć się na błędach. Jak sam widzicie, nawet taka głupia rzeka nas nie pomogła. Trochę mogłem jeszcze bardziej do przodu naszych ten. Teraz nadzieja z moim super koniku i moje super lancy. Po prostu będziemy biegać kilka godzin, aż w końcu ich zabijemy. Po prostu. No zawsze, ważne, że się uda. Nieważne ile tutaj będziemy czekać. Ważne, żeby oni tracili konie, ważne, żeby oni ginęli. A ja, żebym sobie na dzień świecie jeździł i próbował ich zabijać. Już właśnie jednego zabiliśmy i mamy 308 umiejętności w broni drzewco. Rzucać się na włócznie z koniem to nie najlepszy pomysł, ale Stilgar zawsze coś zrobi i zawsze spróbuje kogoś zabić. Niech wszyscy atakują, bo to wszystko jest teraz już bez sensu. Nawet jeśli 57 na 527, wiecie jaka jest różnica? Oni mają 10 razy więcej ludzi. Kiedy ja, u mnie wyszło 20, od nich pewnie wyszło ponad 120, tak więc to już nie są żarty. I to tutaj jedyne obrażenia jakie ja robię, to tylko ja robię. No właśnie. Mówię wam, tutaj mamy kopkę z miodem. Wow, shit, ile na mnie się koni teraz rzuci! Fuck! 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 Jolo, jolo, jolo. Ja spróbuję jeszcze przeskoczyć rzekę. Moja konnica, moja piechota. Dacie kurde radę, ja potrafię skakać. Te komputery nie potrafią. Ha, ha, ale wykiwałem. Żartuję, nic, nikogo nie wykiwałem. Wow, mój strzelec rozwalił jednego zbrojnego.
To trzeba tak zrobić, żeby tych wszystkich zabić. To jest niemożliwe. To jest po prostu niemożliwe. Zostaw moich, ty! Szmato! Au! Masz po koniu. Bez konia oni mało zrobią, ale jednak konnicze od nich to są... Ach, fuck, nie tego konia. Myślałem, że tego lepszego zabiję. Au, fuck. Jednak konnicze od tych szwadów to jest takie mocne. Ajajajajaj, moi drodzy widzowie, narobiło się. Będziemy się uczyć na błędach. Czas wreszcie moją armię zrobić, bo ja już tak długo nie grałem po prostu. Wow, celowałem w konia, zabiłem typa, okej, okay, niech będzie. Jak widać, warto walić konia. Ta gra jest zboczona. Wow, czemu ja celuję ciągle w konia i to dosłownie od tyłu jeszcze? Dziwny odcinek będzie dzisiaj. A zabijam ludzi. What the fuck? Ta lanca jest OP. Ona nie wie, w którą dziurkę trafić. Oh shit, na co ja się rzuciłem z motyką na słońce? Wiecie, z motyką to bym jeszcze ogarnął, zwłaszcza w Minecrafcie, bo by dało się to słońce zabudować. Ewentualnie wydobyć wszystko. Ale mi się ludzie tu kończą, to jest Mount and Blade, to jest Mount and Blade. Fuck! Coś się jaja robi. Ja rozumiem, że ja mogę tutaj coś zrobić, ale na pewno tej gry nie wykeruję. Nie wygram wszystkiego, zwłaszcza kiedy do mnie skuszy nawalają. Nie jest śmieszne. 55 obrażeń i... Ej, ja już chyba ludzi nie mam. Oh shit! Jesus Christ! Oh my god! Wszyscy na mnie! Wszyscy na jednego! Dosyć duży gangbang. Oh fucking shit! Tutaj koniec mapy. Dobra, spadamy, 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 spadamy. I tak się właśnie pogrąża moją własną armię. Teraz muszę spróbować zabić tych noobów, którzy tutaj zostali. To jest niemożliwe. To jest po prostu niemożliwe. Ja nie chcę iść do tego, bo stracę cały pancerz, wszystko, cały mój dorobek. Te 182 dni grania. Następnym razem, kiedy będę atakował zamek, załatwię sobie armię 10 razy większą. Tak. Jednak wojna ze Sweatenami to nie był dobry pomysł. Znaczy to oni zaczęli wojnę, nie ja. No ale mimo wszystko. Dobra, im szybciej atakujemy, tym szybciej się ich pozbywamy. To nie zmienia faktu, że i tak jest ich za dużo. Ale mam szybkiego konia, tak więc jakby się uprzeć i grać nie wiadomo ile, to wcześniej czy później wygrałbym tą bitwę na tylu ludzi, tak, wygrałbym. Wygrałbyś tylko na pewno. Wierzę w ciebie, ale aż takim prostym nie. No a właśnie akurat to się tak zdarza, że serio, da się wygrać, to nie jest większy problem, tylko mówię, że ja nagrywam na YouTube'a. Nagrywam na YouTube'a i to musi być ciekawy odcinek. Muszę gadać ciekawie, muszę nagrywać coś ciekawego, mimo że teraz jest ciągle walka. Prawda? Może się wydawać, że jest to coś ciekawego, że Steel Carver się kogoś zabija i robi killing spree, bo wszystkich sam zabija w ogóle. Jest najlepszy, wow, wow, fajnie. Ale czy każdego obchodzi to, że ja sobie będę biegał w kółko jak jakiś nie wiadomo, jakiś dziki, porąbany typek i nie wiadomo w ogóle co robił, no to sorry bardzo. Ale chyba się poddam za chwilę. Au, fuck, zablokowali mnie, a to hańba jedna. Już nie mówiąc o tym, że konia za chwilę stracę. Tak, wytnął mi konia. No, no normalnie. Tak więc sami wiecie na pewno o co chodzi lepiej. Ale no, jak mówię, gdyby nie YouTube, to byłaby tutaj jakaś szansa, żebym to wszystkich pokonał. I może jeszcze spróbuję coś tutaj porobić, zrobię jakieś przyspieszenie albo jakieś ała, klatki, muzykę wstawię i będzie okej. Okay. Spróbuję ich zabić, bo nie chcę tych moich rzeczy wszystkich tracić. A potem całą armię się... Oh fucking shit! Koń, 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 nie bicie konia, nie bicie konia, proszę was, nie bicie konia, nie bicie konia, nie bicie... Jest, aleluja. Jak widzicie, nie warto aż tak bardzo się zbliżać. A, obroniłem się. Najlepiej by było na jakimś równym czymś. Wiem, że ja mam najszybszego konia i tutaj bardzo dobrze. Ale mimo wszystko, wierzchowiec to nie wszystko. Zwłaszcza, że on jest jeden strzał i tak naprawdę po mnie. No to dobra, bez żadnych wcięć obstawiam, że to już padnę. Jestem optymistą wielkim, ale... Co za dużo, to niezdrowo! Jest! Tylko się nigdy nie poddaję, walczę do końca! Fuck you! Fuck you! Fuck you! Fuck, fuck, fuck! Wszystkich was zabiję! Kody by się przydały! Ja wszystkich zabiję! Fuck you! Fuck. Nie ma bata, moi drodzy widzowie! Nie poddawać się! Walczymy do końca! Klikać byle co, ważne żeby jakoś uderzyć, spróbować uderzyć. Najlepiej bić od góry! What the fuck, mój pancerz jest OP! Nie, zginąłem, nie! Pierwszy raz w życiu na odcinku zginąłem! Czemu mi 27 zabito, jak miałem 50 ponad ludzi? Co za hańba! Ratuj wroga, odejdź. Wow, przeżyłem! Przeżyłem! Spieprzaj stąd, Tilgar, gdzie pieprz rośnie! 5-5 prędkość, jest, ucieknę!
Dobra, moi drodzy widzowie, jak sami widzicie, już nadzieja. Jednak udało mi się wyjść z tego. Nie wiem jak. Ale się udało. Teraz może zamiast chronić tego zamku albo odbijać ten zamek, bo oni moje królestwo obstawiarze przejmą. To będzie dosyć spory problem. Pójdziemy sobie na zwykły turniej. Dobra? No, tak więc do zobaczenia na turnieju. Dobra, moi drodzy widzowie, zamiast na turnieju spotkamy się tutaj, ponieważ typki oblegają mi Jelkale, czyli moje główne miasto. Jedyne zresztą, no więc główne, wiadomo, logiczne. A niestety ja kubkę drobię. Dosłownie i przenośni. Tak więc, moi drodzy widzowie, mamy dosyć wielki problem, bo możemy stracić nasze królestwo. Halmar, Durkuba, Barie. Halmar, Durkuba, Barie. Kurde, wszystko daleko. Tylko Halmar jest... Nie no. Wszystko daleko. Stilgar, co ty gadasz za dury? Dobra, moi drodzy widzowie, trudno. Udajemy się do Durguby na turniej i po tym turnieju zakończymy odcinek. Ja spróbuję jeszcze przez ten czas jakoś prywatnie zdobyć jakąś większą armię. A na razie sobie w ogóle tutaj, sami widzicie, wszyscy tam, wszyscy akurat znajdują to wrogów. Moje wioski, moje ten, więc mam problem. Dobra, tutaj mamy, jesteśmy właśnie sobie w Durgubie, naszych żółtków, z którymi niedawno jeszcze mieliśmy wolne byśmy chcieliśmy mieć, ale mieliśmy wojnę, prawda? Tak więc właśnie, a pięknie go zabiłem. Tak więc, moi drodzy widzowie, właśnie mamy tutaj ich piękne jakże obyczaje, nawala się dużym mieczem, łukiem, włóczniami i wszystkim miotanym itp. itd. Dobra, ty z tego konia se zejdź. Dzięki bardzo. No i na najwyższym świecie, dobra, udało mi się wszystkich zabić. Tak więc, dobra, robimy ten turniej. Ja pomyślę jakiś tutaj, bo muszę po prostu armię znowu pochodzić wszędzie, gdzie to tylko możliwe. I zdobyć jak najlepszą armię. O, oh, fuck, tam jest jeszcze... Nie, a, zieloni są. Wow, oni kamuflaż mają normalnie. O! Oh! O, no, ten jego koń ma już tak mało życia, że jeden strzał i po sprawie. Okej. Okay. Pięknie mu głowę walnąłem. Wow, jeszcze raz. Yeah, triple kill! Au, dostałem. Quadro! Penta motherfucker! Wow. Nie, rozwalił mi go. O, oh, fuck, swojego zabiję. Jak? No nie, no nie patrzyłem na to. OMG. Tak długo strzała leciała. O, lol. 3, 2, 1. Kosimy do głowy. Au, obronił, mądrzy. Widzicie, jaki teamwork? Jeden chroni, a drugi bije. Au, fuck. Dobre. Ech, chodź tu. Mi nie jest żadna tarcza podeczowa. No, no walcie, no walcie. No nie, no to miało być bardziej emocjonujące też na YouTubie. Panie Michrzowski, wojowniku. A, dobra, mamy teraz długi miecz. Najlepsza broń na świecie. A, ale go zakosiłem. Zamiast lewej albo z prawej to wziąłem pchnięcie. Ha. Fuck yeah. Zarąbany przez Tilgara. Ho! Jeszcze jeden i ostatni. Dobra. Nie, to w ogóle rozwalę. Jak takim mieczem można ogłuszyć? Takim walnięciem to każdego byście poskładali. Jednym. Jednym. Normalnie jak błyskawica pędzę. Zostaw mojego typa, macie, no walcie, no. No nie, no czemu oni tak szybko te walki kończą, no? Fuck. Chyba ostatnia walka, chyba jest finał. Na 3, 2, 1, koniec finału. No nie, nie trafiłem. Dobra, to może pchnięciem go zabiję. A, no i tak się gra. Dobra, moi drodzy widzowie, udało się wygrać. Ale muszę pomyśleć właśnie, muszę tą całą moją armię zdobyć. Iść na rynek towarami, mam jeszcze rybki. A, wszystko mamy. Ryby, chleby mamy w tysiącach liczonych, tak więc o, kurczaka macie jeszcze. Niech będą happy. To chlebek, dawno był lepszy, teraz jest gorszy. Ale moi drodzy widzowie, na tym zakończymy dzisiejszy odcinek. Wiem, że krótki, ale macie chociaż jakoś lepszą jakość. Chodzi mi o obrazu. Mam nadzieję, że moją gadania też jest jakieś lepsze, że się polepsza odcinek na odcinka. Tak więc, moi drodzy widzowie, w następnym odcinku ja postaram się wszędzie pochodzić, armię jakąś zdobyć. Od razu ją gdzieś szybko wytrenować, odbić kilka miast, kilka zamków i wtedy będą dopiero emocje. Wrócę po moją babkę, która jest inżynierką, bo tutaj muszę 3 dni czekać na durną wieżę oblężniczą, a z nią nawet w jeden się wyrobię. Tak więc, moi drodzy widzowie, mam nadzieję, że się wam podobało. Życzę wam miłego dnia i do zobaczenia w następnym odcinku. Trzymajcie się, cześć!